Witajcie, przyjaciele! Zgadnijcie, kto powrócił! Okej, już przestaję. Nasza ekipa przygotowała dla was wszystkich nowy film. Jest bogaty w śmiech. Miłego oglądania! Czy ja właśnie obudziłam się w niebie? Czy ja wciąż śnię? O nie, to tylko zwyczajny dzień z życia tej bogatej dziewczyny Val. Ale nawet ona została zaczarowana przez ten gigantyczny tęczowy tort. Teraz zakręć kołem fortuny. Och, co to będzie, co to będzie? Proszę o werble. Dostała, co chciała. Gigantyczny tort tęczowy. Woohoo! Na co czekamy? Wyciągnijmy tego złoczyńcę. Założę się, że czuć jego zapach nawet przez ekran. Wyrazy uznania dla szefa kuchni. Nie zamierzasz nawet wziąć widelca. Nie mogę cię winić. Hej, Jules! O nie, smuć się. Jest też coś dla biednej dziewczyny takiej jak ty. Zakręć kołem. Oby szczęście było po twojej stronie. Wygląda mi to na wyzwanie różowej bogaczki kontra zielonej biedaczki. Babeczka? Nasze magiczne koło posiada niewytłumaczalne moce. Wyciągnij ręce. O rany, to wygląda niesamowicie. Co ty robisz, Val? Cynamon? Po co? A kiedy Jules wącha jej smakołyk, pomyśl życzenie. A psik! Kremowa twarz! O, nasza biedna różowa Julie! Val, cicho, ty niemiła! Żal mi, Jules! Dzięki za zabawę! Cześć! Hej, dziewczęta! Patrz na to! Wow, to wygląda niesamowicie! Różowy lukier i te dekoracje! Wow, po prostu wow! Nie widziałam w życiu czegoś tak pięknego! Zazdro! Haha, Jules, masz coś na twarzy! Och, jej to nie obchodzi! Całkiem nieźle, ale popatrz na to! Czy właśnie Val wyczarowała pieniężny tort? Ach, być bogatą dziewczyną! Bez zmartwień i z pieniężnym tortem. Nie możesz tego zjeść, ale możesz za to kupić dużo tortów. Biedna, biedna Jules. Ona ma pomysł. Nie. O tak. Zdmuchnij go. Wow. Ale Val, nie wszystko zostało stracone. Julie właśnie zrobiła ci niesamowity strój. Jesteś winna jej wielkie dzięki. To najlepszy strój dla bogatej dziewczyny. Cała w $100. Biedna Julie, przynajmniej nadal masz swój tort. Cóż, nieważne. Val chce tortu i go zjada. O rany, tak mi przykro z powodu naszej biednej Julie. Wiecie, jak zwykle kończy się przeciąganie liny? To wygląda mniej więcej... tak. Jakby nie mogło być gorzej. Ach, ta biedna dziewczyna. Tak, myślę, że najlepiej będzie, jeśli po prostu pójdziesz. Nareszcie panna Valerie może jeść w spokoju. Weź duży kęs. Wow, Stacy, ty pierwsza. Talerz pełen smakołyków? Tak, jest. Lody, babeczki, lizaki. O co można więcej prosić? Stacy zaczyna od swojej babeczki. Wow. Lub może pączek? Trudno wybrać. Okej, Val, zobaczmy, co masz. Ja jestem gumimiś. Tak, twój gumimiś. Okej, przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Misiu jest śliczny. Szkoda, że jest do zjedzenia. Wow, niesamowite. Chodź tutaj. Czekaj, wydaje mi się, że coś w nim jest. Otwórz go. Łohohoho, zielona maś? Wow, to jest coś, czego nie widzisz codziennie. Zastanawiam się, czy jest to jadalne. Stacy polewa lody tajemniczą polewą i próbuje. Wow, to jest naprawdę dobre. Głup taski. Dzięki, misiu, za pyszną, śliską maś? Cieszę się, że mam kontekst do tej kwestii. Twoje zdrowie. Wow, ale czad! Ty pierwsza, bogata dziewczyno! O jacie, tylko popatrzcie na to! To jest najpiękniejszy i najdziwniejszy tort, jaki w życiu widziałam. Ale czekajcie! Bum! Jakby nie mogło być lepiej, to na dodatek Val dostała lizaki, żeby udekorować swój tort. Wow, nie mogę uwierzyć w jej szczęście. O, Stacy jest taka kochana, że jej pomaga. Papa, lizaki! Ostatni! Ostrożnie, Val! Właściwie całe to dekorowanie sprawiło, że Val zrobiła się głodna. No dalej, a co mi tam? Ja! Jestem niezmiernie rozczarowana, a mój dzień jest zrujnowany. Ale nie spiesz się z wyciąganiem pochopnych wniosków, panienko. Pokrój go. To nie może być takie złe. To jest piękne. Kiedy ktoś powiedział, nie oceniaj książki po okładce, naprawdę miał rację. Kimkolwiek był. Pełne smaku. Wygląda na to, że biedna dziewczyna Stace nie dostała takiej złej opcji. Wszyscy dostaliśmy cenną lekcję. O, ale wiesz, co może sprawić, że ta uczta będzie lepsza? Własne dekoracje Stacy. Wzięła sprawy w swoje ręce. Posypka. Absolutna konieczność. Kto robi teraz tort bez pianek? Wygląda świetnie, Stacy. Dlaczego to nie jest tort Val? Ale kogo to obchodzi? To wygląda fantastycznie. Val wyjmuje lody ze swojego tortu. Czy to znaczy? Czas na jedzenie. Gumowa te lody. Fajne. Okej, na czym to skończyliśmy? Aha, rany, co za totalny zjazd drzemek. Val, gdzie byłaś? Hokus różokus. Wow, różowy burger. To wygląda po prostu pysznie. Sposób na urozmaicenie zajęć z matematyki. Nigdy nie myślałam, że to możliwe. Ty też, Julie? Hokus zielonus. Wersja zielona? Czas się oddać tej dziwnej, kolorowej bułce. Val naprawdę nie marnuje ani sekundy. Czy masz jakiś pomysł? O, droga Julie, upuściłam pióro. Pomożesz? Teraz czas na akcję. Ostry sos. Bułka otwarta i zaczyna się przygoda z Tabasco. Nie sądzisz, że to trochę dużo? Mam nadzieję, że masz dla niej trochę wody. Chowaj do wody. Nadchodzi. Proszę bardzo, Val. Dziękuję. Pochodna E do X. Hej! O nie, na pewno nie. Co zrobimy? Papa Jules! Uniknęłaś niezbyt przyjemnego doświadczenia. Burger przyciągnął wzrok Amy. Nikogo tu nie ma. Nikt nie będzie miał nic przeciwko. Nie mogę sobie nawet wyobrazić tej nauczki, jakie te dziewczyny dostaną, jeśli panna Amy... O nie! Jesteś ostry! Z czego się śmiejesz, Jules? To mogłaś być ty. Idę po was. Uciekajcie! Ho! Co my tu mamy? Tyle smacznych smakołyków. Pączki też? Wow, ten tort! Czego tu nie ma? Mam nadzieję, że warzyw. Przyjdźcie wszyscy do pysznego sklepu słodkości Stacy. Już otwarte. Czemu by nie spróbować kawałka swojego własnego produktu, co Stace? To jest naprawdę dobre. Mogłabym tu stać i marzyć o słodyczach. Klient! Witam! O, cześć Stace! Chciałabym... ten proszę. Ten? Czy aby na pewno? Mamy tutaj mnóstwo rzeczy. Tak, chcę tego. Klient ma zawsze rację. Okej, proszę Valerie. Dzięki. Zaczekaj minutkę. Dlaczego w ogóle ją sprzedałaś? Jest w połowie zjedzona. A reszta z nich? Jaki jest ich stan? Sprawdźmy. O Boże, to potwierdza nasze podejrzenia. Nie masz dokąd uciec. Ach, to tak to załatwimy. Zaraz dostaniesz. Łap! Cel osiągnięty. Uważaj! Leci! Val, jesteś bezlitosną, bogatą dziewczyną. Haha, mam cię! A tak przy okazji myślę, że Val skorzysta z twojej oferty i zgarnie nienadgryzione smakołyki. I to też! Czy ty za to zapłacisz? Oddzwonię do ciebie. Przepraszam, to był jej agent. Chodźmy wreszcie jeść. Co? Co za nędzne maleństwo! Stace nie ma pieniędzy na takie smakołyki, więc jest zachwycona. Ciesz się, dziewczyno. Wow! Bardzo panią przepraszam, tutaj dla pani zupełnie za darmo. To jest ogromne, ale oczywiście to norma dla bogatej dziewczyny Val. To edycja specjalna, smakuje jak guma do rzucia. Stacy może tylko pomarzyć, ale ma jakiś pomysł. Stace zrobi swój własny makaronik. I już, ładnie wykonane. Myślę, że zwróciliśmy uwagę Valerie. Hej, chcesz się wymienić? Ja? Mój jest trochę większy. Okej, dobra. Dziewczyny zamieniają makaroniki. Fajnie. Wyglądają niesamowicie. Stacy nie marnuje ani chwili. To jest lepkie. W końcu ma smak gumy balonowej. Odbiło się od niej. Och, Val nie może pomóc, ale wybuchnęła śmiechem. A Stacy jest cała w makaroniku. O, cicho, Val. Myślę, że to całkiem zabawne. Nadszedł czas, aby Val cieszyła się swoim gigantycznym makaronikiem w spokoju. To wygląda niesamowicie. Gratulacje dla tego smutnego szefa kuchni i tego z lepką twarzą. Ślinka mi cieknie. No nic, trzeba to jakoś przeżyć. Och, Stacy, nie smuć się, to była świetna robota. To wszystko na dziś! Teraz ciesz się naszymi wpadkami, podczas gdy my mówimy Ci o subskrybowaniu. Naciśnij na dzwoneczek, aby być na bieżąco. Skomentuj, jaki jest Twój ulubiony smak tortu. Chcemy to wiedzieć. Okej, możesz iść!